Gdyby zrobić sondę uliczną i zapytać, z czym ci się kojarzy słowo weigl, 80% odpowiedziałoby, że z nazwą ulicy. I kiedy wspólnie z Janem Frączakiem próbowaliśmy odkryć tajniki biografii profesora Rudolfa Weigla, zrozumieliśmy, że był to naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Człowiek, któremu wiele wszyscy zawdzięczamy i który na pewno nie zasłużył na to, by tak szybko o nim zapomnieć. Za punkt wyjścia posłużyły nam unikatowe materiały archiwalne profesora Rudolfa Weigla. Ja się z panem umawiałam w sprawie oglądania taśmy. Tak, proszę bardzo. To można powiedzieć, że to są jedne z pierwszych filmów naukowych w Polsce. Powstały w 1935, 1936 i 1937 roku. Były kręcone przez mojego wuja, doktora Piotra Radłę, który był lekarzem powiatowym w Jaworowie, to jest koło Lwowa, i jednocześnie związał się z profesorem Weiglem, był jego chyba pierwszym asystentem. Tutaj sanitarka, która jeździła w ramach akcji profilaktycznej po tych wioskach, i gdzie była największa pandemia tyfusu, i prowadzili akcję odwszawienia dzieci i ludności, no i profilaktyczne szczepienia. No dobrze, ale kto jest na tych taśmach? Na tych taśmach widzimy profesora Stuchlego, profesora Zubika, doktora Piotra Radło, ale myślę, że o samym profesorze Weiglu więcej dowiemy się w Instytucie Immunologii. Panie profesorze, czym się wsławił profesor Rudolf Weigl? Jak powszechnie wiadomo, pracami pionierskimi nad szczepionką przeciwko tyfusowi plamistemu, który w tych czasach dziesiątkował ludzi, zwłaszcza żołnierzy na froncie, i przynosił więcej ofiar niż same działania wojenne. Także no, może nie powszechnie znane, bo niestety częściowo zapomniane, są jego epokowe prace nad utrzymaniem tej szczepionki, która była, jak wiadomo, produkowana w warunkach bardzo niekonwencjonalnych, bo wymagała karmienia wszy odzieżowych, w których w przewodzie pokarmowym, powiedzmy sobie, no ta bakteria się namnaża, prawda? No i w związku z tym była cała instytucja tak zwanych karmicieli, prawda? Na własnym ciele hodowali te wszy, a no, jak wiadomo, wszy żywią się ludzką krwią, prawda? No samo odkrycie i same wyniki, które uratowały przecież życie wielu ludziom, zwłaszcza żołnierzom walczącym na frontach II wojny światowej, ale fakt, że profesor Weigl, który mógł się znakomicie życiowo urządzić, odrzucił oferty zarówno płynące ze strony rosyjskiej czy radzieckiej, jak i niemieckiej. Obie strony konfliktu proponowały mu znakomite stanowiska, odpowiednio katedry w Moskwie albo katedry w Berlinie. No a on odrzucił obydwie, gdyż czuł się po pierwsze Polakiem, mimo że pochodził z rodziny, powiedzmy sobie, no austriackiej, prawda, bo Weigl był pochodzenia austriackiego, monarchii austro-węgierskiej, z rodziny w zasadzie niemieckojęzycznej. No ponadto on hołdował zasadzie leczenia chorych, w tym konkretnym przypadku również żołnierzy, bez względu na ich przekonania polityczne, czy powiedzmy sobie wiarę, czy no nawet stronę konfliktu, po której walczyli, gdyż on leczył zarówno żołnierzy Armii Czerwonej, jak i żołnierzy Wehrmachtu. Czy żyją jeszcze ludzie, którzy byli karmicielami wszy odzieżowej? Tak, żyją i oni są nośnikiem w jakimś sensie pamięci wielkości profesora Weigla. Dzień dobry, ja do pana doktora Swatona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może pani będzie tak lepiej? No, dziękuję. Tutaj co nam trzeba, to możemy zawsze znaleźć. To jest bardzo miłe. Panie doktorze, pan karmił wszy. No, karmiłem, oczywiście. Zakażone. No, najpierw może troszkę, najpierw niezakażone, a później przez cały pozostały okres czasu to już zakażone, bo wszyscy szczykacze karmili. Te wszy, które sami zakażali, karmili później. O, i to jest klateczka, którą możemy otworzyć. Ona była zamykana na tym drucikiem. Tak to mniej więcej wyglądało. To jest sukienko, które uszczelnia klatkę, żeby te wężki nie uciekały. No i oczywiście klatki pomiędzy karmieniami, bo to raz na dobę było. Karmienie trwało mniej więcej pół godziny do 3 kwadransów. Oczywiście na uprzednio odkażonej skórze. Trzeba było ją odkazić, a następnie skóra musiała wyschnąć z tego, od tego środka odkażającego i wtedy można już było przykładać. Panie to zwykle robiły na udach, bo żeby nie, ponieważ zostawały takie czerwone placki po tym karmieniu, więc żeby nie szpecić nóg, to panie to na udach robiły, a mężczyźni to przeważnie na podudziach. A jakim człowiekiem był Weigl? Bardzo skromny człowiek. Bardzo skromny i to nawet w jakiejś mierze być może zaważyło, zaszkodziło mu, jak chodzi o Nagrodę Nobla. Gdyby bardziej był, potrafił może autoreklamę uprawiać, to może by coś z tego prędzej wynikło, a to był człowiek bardzo skromny, pogodny człowiek, średniego wzrostu, może z niewielkim brzuszkiem, z dobrze utrzymaną bródką taką. Miał poczucie humoru, to wiem. Czy myśli pan, że Polska pamięta o profesorze Weiglu tak, jak powinna pamiętać? W innych krajach być może szczycono by się taką postacią. Na pewno na znaczkach pocztowych by już było, a tutaj na przykład Tadzi Kardasz, który 8 lat się starał o znaczek pocztowy dla profesora. Mam nawet tą korespondencję, mi tam kopię. Tadzik tu dawał grzeczne odpowiedzi, ale zawsze to szło na aut. Profesor był weredykiem i mówił, co myśli. I ani Niemcami, ani Ruskimi się nie zachwycał, wręcz przeciwnie. No więc PRL mu się zrewanżował. To znaczy, gdyby chodziło o jakiegoś mniejszej klasy człowieka, to by go może i wykończyli. A tu profesora nie mogli ruszyć, ale przemilczyli go skutecznie. To jest moja małżonka, Janina Ogielska. Państwo są mile witani w moim, naszym domu. Proszę bardzo. Pani Janino, pani pracowała w preparatorni. Na czym polegała ta praca? Ta praca polegała na tym, że ze wszy zakażonych tyfusem plamistym i uśmierconych, ale już chorych, zakażonych, trzeba było wyjąć jelito i wtedy ten materiał zebrany oddawało się potem. Dobra, i to już była szczepionka. Profesor Weigl dbał o swoich współpracowników. Czuła się pani bezpieczna? Tak. Czułam się bezpieczna w bardzo niebezpiecznych czasach, gdzie były łapanki na ulicach
i wszystkich złapanych, tak jak stali, wywożono do Niemiec na roboty. A jeżeli pokazałam ten Ausweis, czyli dowód pracy u Waligla, to natychmiast puszczano nas wolno, ponieważ podlegaliśmy Oberkommando des Heeres i to była obrona. Ponieważ profesor chciał ratować jak najwięcej ludzi, zwłaszcza młodzieży, więc to była niezmiernie cenna, niezmiernie cenny dokument. Ja go poznałem we wczesnych latach 30., a więc miałem wtedy lat coś 12, więc byłem zupełnie młodym człowiekiem. I chodziłem do gimnazjum razem z jego synem, Wiktorem Weiglem. Tak się stało, że siedzieliśmy koło siebie w ławkach i znajomość, koleżeństwo i zacząłem bywać w tym domu. Byłem tam traktowany prawie na równi, tak jak syn. Więc mogę powiedzieć, że w domu to był człowiek miły, to był jeszcze przed wojną, wesoły. Dom był taki, zawsze lubił podśpiewywać. Raz śpiewał sobie po czesku, raz śpiewał po niemiecku, śpiewał po polsku. Ja te piosenki do dzisiaj znam. Kacman nalegał na to, żeby profesor był Reichsdeutschem. Nawet nie Volksdeutschem, to było niższy stopień, tylko Reichsdeutschem. A on odpowiedział wtedy, o ile wiem, o ile pamiętam, że obywatelstwo wybiera się tylko raz, a ja jestem obywatelem Polakiem. Był bardzo tolerancyjny, bardzo otwarty, nie lubił nacjonalizmu żadnego. Był, powiedzmy, obiektywny, powiedziałbym, jeśli chodzi o ocenę ludzi narodowościową. I co potwierdził w czasie wojny, wysyłając tajnymi drogami szczepionkę do getta warszawskiego, gdzie był profesor Hirschfeld, czy powiedzmy do AK, bo wielu pracowników, zwłaszcza strzykaczy, to byli żołnierze AK, którzy tam pracowali i mieli świetną kryjówkę i mogli całkiem po prostu też być szczepieni pod pozorem prób szczepionki. Szczepił populację całe młodych ludzi. I to się też liczy. To się liczy na setki tysięcy osób. Więc ta sprawa jest jasna. Więc moim zdaniem tak wielki człowiek nie powinien być tak łatwo zapomniany.